Cześć, witajcie. No tym razem nie na rowerze, no ale tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, chciałem wam coś jeszcze pokazać. No i też wspominałem o tym, że prawdopodobnie kilka najbliższych dni będzie ze kiepską pogodą. No i faktycznie pogoda jest kiepska. No tak grzmi, pada, potem się suszy, grzmi, pada i tak w kółko, i tak w kółko, i tak pewnie do końca weekendu będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale dzisiaj się nie spotykamy, bo spotykamy się dzisiaj po to. To jest moje Mio 505, które powoli ostatnio no już przestawało żyć i przestawało mi się chcieć z nim jeździć, bo bateria bardzo słabo trzymała. To prawdopodobnie przez to, że ja kiedyś swego czasu bardzo długo używałem to Mio, także w czasie zimy. I wtedy zostało pewnie mocno w tą baterię od mrozów. Ale ostatnio sobie poszukałem, bo stwierdziłem, że no okej, mogę sobie kupić nowego Garmina. W sensie mógłbym kupić, nie chciałbym kupować, bo to bardzo dużo pieniędzy kosztuje. Nowego Garmina, czy kupić sobie jakiegoś tam Wahoo, czy coś takiego. Albo jakieś inne Mio. Mi się to podoba, bo jest no jak na Mio nie za duże. Te następcy tego modelu były już coraz większe i coraz większe. Ten jest taki no jeszcze zjadliwy. I jest dobra dla wszystkie opcje, które są mi potrzebne, więc chciałem z niego dalej korzystać. I zacząłem googlować na temat baterii. Czy da się jakoś wymienić tą baterię? Czy jest jakiś serwis, który wymienia tę baterię? No i musicie wiedzieć o tym, że odpowiednikami Mio w Australii jest firma Magellan, tam chyba taką nazwę noszą. No i okazało się, że tak, że znalazłem instrukcję, jak tą baterię wymienić, okazała się całkiem prostą instrukcją. A do tego jeszcze był link do sklepu, nawet ten sklep ma polską wersję, batteryupgrade.pl, i tam są te baterie oznaczone jak o baterie do różnych urządzeń, można więc sobie przez swoje urządzenie poszukać. No i udało mi się taki zamiennik znaleźć za 95 zł z wysyłką. No i stwierdziłem, że okej, no ta instrukcja się wydawała taka całkiem prosta, zresztą już pewnie w tym momencie lecą jakieś przebitki z tego, jak wymieniałem tą baterię. No i udało się i wymieniłem baterię. To sam jestem w szoku, że taką rzecz zrobiłem, bo ja z elektroniką to raczej nie mam nic wspólnego. Ja to jestem humanista bardziej niż taki ten spec od elektroniki, ale nic nie trzeba było lutować, tylko małe śrubki, torksiki, więc wszystko było spoko, uszczelkę na miejsce przyczepić. Taśmę dwustronną trzeba było mieć, ale okazało się, że ta z baterii mi zeszła dobrze i się tutaj wszystko fajnie trzyma. No i byłem już na jednej jeździe. To było 2 dni temu, zrobiłem jakieś 40 km, wcześniej jeszcze bawiłem się Mio, bo bawiłem się w ustawienia, no i dzisiaj mam Mio tam trochę ponad 50% baterii, więc to jest spoko, bo normalnie to bym musiał pewnie już 3 dni ładować i tak bym miał po godzinnej jeździe już 20% baterii, więc ja jestem zadowolony. O, jak widzicie, o, to wam tam, mam tutaj trochę inaczej zoomuję, wszystko działa, jak to jest, o tutaj, cyk, i tutaj się powinno, o 48 już po procent, no ale w każdym razie ja jestem zadowolony z tego i mam nadzieję, że będzie mi to teraz trochę dłużej działało. A na pewno na tyle długo, żeby można było po prostu cały dzień na rowerze pojeździć i nie musieć gdzieś tam się na jakimiś, nie wiem, powerbankami czy coś takiego, bo ja już chciałem w ogóle przejść na telefon po prostu i łapać w kieszeń telefon i ten, i tak go używać, no ale skoro mam to urządzenie, to stwierdziłem, że dobra, spróbujmy, no najwyżej, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie i będę czegoś innego szukał, ale wyszło, udało się i jestem z tego mega zadowolony. No, i w sumie chyba tylko tyle chciałem wam powiedzieć, że pamiętajcie, że jak macie swoje stare sprzęty, głównie elektroniczne, to tak jak mówi Kuba Klawiter, że jeszcze dobry, nie? Jeszcze ten, jeszcze działa, więc nie trzeba naprawdę wszystkiego, co jest stare i się już tym znudziliście, wyrzucać, bo czasem można trochę dołożyć, nawet, no nie dołożyć, bo byście musieli kupić nowe, więc można trochę zaoszczędzić i zregenerować coś, co jest trochę starsze.
No i to by było chyba tyle. Dzisiaj nic więcej dwa nie mam do powiedzenia, ale ja jestem z siebie mega zadowolony, że mi się to udało zrobić. Może dla was to jest codzienność, dla mnie to nie jest codzienność. Ja się takimi naprawami nie zajmowałem nigdy, a otwieranie już w ogóle takiego urządzenia i wymiana baterii to no mój taki Everest, można by powiedzieć, ale ja jestem z tego naprawdę zadowolony. No, więc jakbyście szukali baterii do swoich tych, to tu może gdzieś wrzucę tą baterię, upgrade linka wam i tam możecie coś znaleźć. Może też znajdziecie instrukcję, jak to zrobić, więc no. A jeśli chodzi o samo ten, to naprawdę było to bardzo proste, jeśli chodzi o wymienienie baterii, bo tam raptem kilka śrubek odkręcić i odczepić obudowę i to było wszystko. No, to takie krótka taka wstawka techniczna. Udało mi się to Mio zregenerować i jestem zadowolony. No to było tyle, nie? Tak, no, lajki, subskrypcje i widzimy się po weekendzie. Mam zamiar już zrobić taki prawilny, ładny bike check mojej Meridy, tylko niech będzie jakaś sensowna pogoda. No, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!